Hej, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Wagon i witajcie w kolejnym, 7 już odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 1 na moim kanale. Jak widać, jesteśmy w najbardziej klimatycznym miejscu w całej Górniczej Dolinie. Dzisiaj zaczynamy od obozu Bractwa. Udało nam się tutaj dotrzeć ostatnio, na ostatnim odcinku i tak naprawdę cały ten obóz stoi przed nami teraz otworem. Misje, dialogi, zwierzyna, na którą zapolujemy. Myślę, że będzie fajnie, będzie naprawdę bardzo fajnie. Bardzo to miejsce lubię, więc sprawi mi to naprawdę dużą radość. Bal na mi, hej! Cześć, jestem tu nowy. Cześć, jestem tu nowy. Wszystko w porządku? Z główką wszystko ok? Wszystko w porządku, kolego? Chyba nie ma co tego pana zaczepiać. Odezwałeś się do guru. Nigdy więcej tego nie rób. To bluźnierstwo. Jeśli jakiś mistrz zechce z tobą rozmawiać, sam się do ciebie odezwie. Z tobą już rozmawiałem akurat. Opowiedz mi o obozie, pokaż mi jak dojść. Może kiedy indziej, co? Może kiedy indziej. Śniący macie w swojej opiece. No dobra, to wychodzi na to, że musimy tutaj sobie, tak, zawalczyć o przychylność tego pana i nie tylko, ale też jego kolegów, ale robiąc to tak, żeby nie rozmawiać do nich, tak? Czyli to muszę poczekać, aż to oni pierwsi do mnie zaczną rozmawiać i wtedy może uda się faktycznie tutaj o coś zawalczyć. A wiecie, przychylność tych panów nam się przyda w sytuacji, w której będziemy chcieli dołączyć do obozu śniącego, bo przychylność mieszkańców nowego obozu i starego obozu już mamy. Teraz tak naprawdę, jakbym chciał, mogę do tych obozów dołączyć, ale jeszcze tego nie zrobię, bo wszystkie te misje z tego obozu Bractwa wtedy nam po prostu uciekną, tak? Znikną nam, a co za tym idzie, zniknie nam też doświadczenie, przygoda i fajnie spędzony czas. Fajnie to wygląda. Kozak. Naprawdę kozak. Dobra, idziemy. Nie ma co przedłużać. Porozmawiamy sobie z kim trzeba, a na pewno takich osób, z którymi warto porozmawiać, jest tutaj bardzo dużo. O, już tam chyba jednego widzę. Cześć, panie Nyras. Witam, witam. Jak leci? Cześć, jestem tu nowy. Niech śniący będzie z tobą, nieznajomy. Co możesz mi powiedzieć o tym miejscu? Co możesz mi powiedzieć o tym miejscu? Cóż, najważniejszymi osobami w obozie są guru. Oni głoszą słowo śniącego i przekazują nowicjuszom informacje o wizjach naszego mistrza. On sam jest naturalnie zbyt zapracowany, by rozmawiać ze wszystkimi osobiście. Ale czasami przemawia do zgromadzonych na świątynnym dziedzińcu, objawiając święte prawdy ustanowione przez śniącego. Okej. A co to są za święte prawdy? Opowiedz mi jeszcze o świętych słowach śniącego. On będzie tym, który wyprowadzi nas na wolność. Iberion powiedział, że poznamy właściwą drogę, jak tylko uda się nam nawiązać kontakt ze śniącym. Nasz mistrz przygotowuje rytuał wielkiego przyzwania, podczas którego wspólnie z najlepszymi nowicjuszami nawiąże kontakt ze śniącym. Pomaga mu w tym Korkalom, alchemik, który przygotowuje magiczne wywary, wprowadzające nas w stan transu. Tylko w transie lub we śnie można usłyszeć słowa naszego wyzwoliciela. Okej, dziękuję za opowieść. No to co? My do tego Korkaloma musimy się udać. Mamy tam misję od Dextera ze starego obozu. Musimy podwędzić mu recepturę na miksturę. No i myślę, że dzisiaj damy radę to zrobić. Tylko musimy tego faceta najpierw znaleźć. Gorim, cześć. Nie chcesz ze mną rozmawiać? O, jednak, witam. Cześć. Kim jesteś? Ej, usiadł z powrotem. Panie, co pan? Łyżkę zostawił tutaj na trawie. Panie, bo ktoś sobie weźmie jeszcze. O. Mądra decyzja. O. Poszedł sobie. Ej, wróć. Tutaj. Dobra. Udało się. Cześć. Cześć. Jak leci? Ledwie się trzymam na nogach. Pracuję od 2 dni, bez chwili przerwy. Harlock powinien mnie zmienić już dawno temu. Ten człowiek nigdy się nie zmieni. Pewnie śpi teraz jak zabity w swojej chacie. Dlaczego nie pójdziesz do niego i nie dasz mu porządnego kopa w tyłek? Nie mogę stąd odejść, póki Bal-Orun wszystkiego pilnuje. Tak czy inaczej, robota musi zostać wykonana.
Ale ty mógłbyś tam pójść zamiast mnie. Jego chata jest zaraz pod laboratorium Korkaloma, koło Fortuno. Powiedz mu, żeby ruszył tu swój leniwy tyłek. Dobra, okej, pomożemy mu. Spoko, nie było nawet wyboru, czy pomogę, czy nie pomogę, czy... No jest wybór taki, że mogę tego po prostu nie zrobić. Ale zrobimy, pomożemy, a z tym balem Orunem to ja nie rozmawiam, bo... My już wiemy, że ci guru to raczej do rozmowy chętni, no nie są, więc idziemy. Może, wiecie, żeby sobie ułatwić to odnalezienie tego laboratorium Korkaloma, gdzie mamy już teraz dwie misje do wykonania, skoczymy sobie z powrotem do głównej bramy, porozmawiamy z tamtym Lesterem, tak? On twierdzi, że może nam pomóc dojść, więc skorzystamy z tej usługi. Cześć. Pokaż mi, jak dojść. Do laboratorium alchemicznego. Do laboratorium alchemicznego. Chodź za mną. Okej, no to idziemy. Idziemy sobie za nim. Doprowadzi nas tam. No i postaramy się te zadania wykonać, tak? Też sobie przy okazji poznamy obóz. Połazimy tutaj, zobaczymy, z kim tutaj później będę chciał rozmawiać. Na pewno z wami. Mamy tutaj dwóch do rozmowy. Idziemy dalej. Zobaczymy, jak to wygląda, ale mega klimat, nie? Fajnie to wygląda. Te drabiny, wiecie, tam na górze można tam wejść, chodzić można, kurna. Zaraz tam sobie pójdziemy. Nie wiem, czy was też, ale mnie to miejsce wprowadza w taki nastrój, taki wyjątkowy nastrój. Nie wiem, nie czuję tego ani w nowym obozie. Nie czuję tego też ani w starym obozie. Nie mówię, że czuję się jak w kościele czy coś. Kurna, panie, ale no taki... Jest taki wyjątkowy nastrój. No, dawaj, właśnie. Nie wiem, dlaczego tam... Co się dzieje? Lester, dawaj, właśnie. Dawaj, do góry. Idziemy. No, dobrze. Gorna Dark, ej, my tego pana znamy. Cześć. Czy macie już wystarczająco dużo napoju, by przywołać śniącego? Niestety. Nasi myśliwi polują na pełzacze dniem i nocą, ale wciąż nie mamy dość wydzieliny. Okej, my tego faceta znamy. Nie wiem, czy pamiętacie, spotkaliśmy go w sumie kilkukrotnie, ale rozmawialiśmy z nim pod starą kopalnią. Oni tam na górze tej drabiny pracują. Znajdziesz laboratorium alchemiczne Korkaloma. Mhm. Tu na dole rezyduje Fortuno, handlarz zielem. Zaczekam na ciebie tutaj. Tylko nie marudź zbyt długo, bo wrócę do Baal Namiba. Okej, czyli mam muszę wejść tam na górę, do Korkaloma. Ale na dole mamy tutaj jeszcze zadanie dla tego faceta, że będą u którego byłem przed chwilą. O, znaleźliśmy go! Cześć, Kruszyno! Twój kolega tam pracuje, a ty sobie siedzisz tutaj, tak? I popalasz ziele. No nie podoba mi się to, nie podoba mi się to. No tak być nie będzie. Dawaj, wstawaj! O, widzę, że on nie ma zamiaru tutaj przestać palić, tak? Oj, kolego, ja tu chyba wyjmę zaraz moją maczugę i pożałujesz. Oj, kurna, pożałujesz. No? Spokojnie. No co? Co? Schowaj broń. Jakie kurna spokojnie? Pewnie masz rację. Spokojnie. No dobra, możemy to rozwiązać pokojowo, tak? Mądry chłopiec. Możemy. Czy musimy? Nie wiem, ale możemy. Cześć. Przysyła mnie Gorim. Co? On już dobrze wie, co. Rusz dupę do roboty, albo dostaniesz kopa. Rusz dupę do roboty, albo dostaniesz kopa. Tylko spróbuj mi podskoczyć, frajerze. Ale ja spróbuję. Oj, spróbuję. Chciałeś uciec, tak? Wygrałeś. Widzieliście go? Koleś chciał uciec. Bierzemy tego siekierkę, którą tutaj upuścił, nie? Nie upuścił. Z ekwipunku ją wziąłem tylko, dobra. No i... Poczekamy, aż wstanie. Czekamy, ale koleś chciał uciec. Dostał kurna hita takiego. To nie było zbyt mądre. Aha, czyli co? Znowu do fajki, tak? Znowu do fajki. Nie ma fajki, kolego, nie ma fajki. Znów szukasz kłopotów? Kłopoty to ty masz. No i co, masz już ochotę zmienić swojego kolegę? Wiesz co, jesteś jak wrzut na tyłku. Czemu wtykasz nos w nie swoje sprawy? Chciałem tylko zobaczyć cię przy pracy. Dobra, już idę. Frajer. Przepuść mnie. Ja jestem frajer, tak?
Oj, przepuść mnie. Powiem ci, że chyba brakuje mi w moim słowniku słowa, które opisałoby taką gnidę jak ty. Zawsze to samo. No dobra, kogo my tutaj jeszcze mamy? Fortuno, witam. Chodź bliżej. Każdy nowo przybyły otrzymuje od bractwa powitalny prezent. Cześć, co to za prezent? Co to za prezent? To mrok północy. Dobry towar. Możesz do mnie przychodzić codziennie po nową porcję, ale gdybyś chciał dostać więcej niż przewiduje dzienna racja, będziesz musiał zapłacić. Gdybyś znalazł jakieś zioła lub owoce, możesz je przynieść do mnie. Chętnie je od ciebie odkupię. Dobra. Chcę coś kupić. Zobaczymy, co on tam ma. Chcę coś kupić. Czego szukasz? A może chcesz coś sprzedać? Zobaczymy. Na razie zobaczymy, co ty masz tutaj. Tak, Zew Północy, Zielony Nowicy. Już w ogóle pisaliście mi w komentarzach pod ostatnim odcinkiem, że jak wypalę po jednej sztuce z każdego rodzaju tutaj tego ziela, to dostanę punkty doświadczenia, więc mamy Mrok Północy u siebie i to Zew Nocy sobie jeszcze kupię i... Zielony nowicjusz, tak? Kupimy to sobie, wypalimy, zobaczymy, czy faktycznie tak jest. I oczywiście bierzemy wszystkie bryłki rudy, które on tutaj ma. Ja mam parę tam itemów, wiecie, parę przedmiotów, które z przyjemnością mu sprzedam. Fajka, jak najbardziej, skrzydła, żądło krwiopijc. Mamy też tutaj kły, mamy skóry, pazury i... Jeszcze troszeczkę pazurów mamy, okej. No i brakuje nam teraz dwóch bryłek tutaj, to sobie... O, dodamy, tak. Cyk, dziękuję panu. Jest okej. Okay. Fajnie, nie? Codziennie dostaniemy od pana tutaj, kurna Fortuno, jakiś towar elegancki. A ja sobie zobaczę te zioło. Wypalimy, zobaczymy, jak to tam kopie. Dawaj, zielony nowicjusz. Doświadczenie 5. Faktycznie. Miałeś rację, kolego, z komentarzy. Może? Lubię, kiedy mi tak doradzacie, kiedy zapodajecie różne fajne informacje dotyczące Gotika. Mana plus 2. Kozak. Co prawda nie wiem, czy przyjdzie mi używać tej many, ale... Ale mamy. Ale mamy. Dawaj. I Mrok Północy. Doświadczenie plus 10. Gitara. Mamy to. Domyślam się, że to jest tylko jednorazowe, tak? Ale no. Zawsze coś. No okej. Idziemy na górę. Tutaj Lester powiedział nam, że laboratorium Korkaloma znajduje się właśnie na górze, więc wejdziemy tam sobie, porozmawiamy, zaczepimy, kogo trzeba. Mam nadzieję, że drabina nas nie zabije. Nie zabiła, jest okej. Okay. Ochroniarz Kaloma, hej. To nie było zbyt mądre. Chyba nie będziesz miał nic przeciwko, jeśli tam wejdę. Okazuj mojemu mistrzowi należyty szacunek, albo nie pożyjesz długo. Dobrze. Tak też będzie. No i jesteśmy. Kane. Nie. Kalom, hej. Witam, mistrza. Czego chcesz? To jest chyba jedyny ten taki guru, nie? Z którym mogę porozmawiać, tak żeby to nie on pierwszy mnie zaczepił, ale że ja normalnie wychodzę do niego z tematem. Jakie eksperymenty przeprowadzasz? Jakie eksperymenty przeprowadzasz? Moje badania dotyczą spraw, o których nie masz najmniejszego pojęcia, chłopcze. Więc przestań zawracać mi głowę. No, myślałem, że jak wiecie, pokażę mu, że jestem zainteresowany tym, co robi, to może mnie polubi czy coś, ale chyba... Chyba nie. O! Jeden z kupców ze starego obozu jest zainteresowany twoją recepturą na napój uzdrawiający. Moje receptury nie są na sprzedaż. Okej, okay, czyli wiemy już, że nie kupimy tej receptury i raczej nie dostaniemy, tak? No, poradzimy sobie jakoś inaczej. Chciałbym przyłączyć się do bractwa. Podobno jesteś zwierzchnikiem nowicjuszy. I to ty decydujesz, kto zostanie przyjęty. Nie mam teraz czasu. Moje eksperymenty są zbyt ważne, bym mógł zawracać sobie głowę nowo przybyłymi. Zdam się na osąd Balów. Jeśli oni uznają, że jesteś gotów, by do nas dołączyć, zgłoś się do mnie ponownie. Dobra. A ja tutaj wykorzystam... To, że facet się obraca do nas plecami, zapisze grę i... Działamy. Prawo? Oj. Prawo, prawo, lewo, lewo, ojeju. Prawo, prawo, lewo, prawo. Ja nie wiem, jakim cudem on tego nie słyszy, ale mamy receptura Korkaloma. Przepis na napój uzdrawiający. Bierzemy to. Sami też przeczytamy ten przepis, bo chyba dostanę jakieś punkty doświadczenia, tak? Ale to wyjdziemy najpierw może z tego pomieszczenia, sobie raz jeszcze zapiszę. Mamy jeszcze jedną skrzynię. Oj,
O, czyli nie mogę. Szkoda. Może jeszcze raz? Nie, nie ma szans. Szkoda, no ale dobra. A ty kim jesteś? Kane. Cześć. Porozmawiasz ze mną, czy nie? Tam widzę zajęty. Dobra, to chyba nie zawracam mu gitary, wiecie? Chociaż chętnie dowiedziałbym się tego i owego od pana. Ale chyba nie ma szans. Dobra. A może jednak? Kane? Nie, nie. Dobra. Dobra, nie przeszkadzamy. Idziemy sobie. Idziemy sobie. Mamy do załatwienia kilka spraw. Ja sobie teraz przeczytam tę recepturę. Zobaczymy. Dawaj. To się już więcej nie powtórzy. Ojej, w jakim to języku? To zdaje się mieć sens, kiedy czytać to od końca. Kalom. Hiniory... Dobra. Ja tam sobie tutaj języka nie łamię, ale wierzę, ufam. Wierzę, że tak właśnie jest. Dobra, idziemy na dół. Mamy recepturę, możemy iść do Laresa, do Lestera. Do Lestera idziemy. Poinformujemy go, że w sumie wykonane to, co chcieliśmy zrobić, to zrobić nam się udało. Możemy wracać. Opowiedz mi o obozie. O, jak skłonić twojego mistrza do rozmowy ze mną? No tak, od razu jego mistrz nie stoi teraz obok niego, więc może troszeczkę rozwiąże mu to język, tak żeby pomógł nam, żeby doradził, tak, w temacie tego bala Namiba. Jak mogę skłonić twojego mistrza do rozmowy ze mną? Musisz wiedzieć, co chciałby usłyszeć. A co chciałby usłyszeć? Kiedy następnym razem będziemy blisko niego, zwrócisz się do mnie i porozmawiamy chwilę. Baal Namib martwi się, gdyż wielu nowicjuszy oprócz modlitwy do śniącego czci jeszcze starych bogów. Powiesz mi, że wyrzekłeś się innych bóstw i od tej pory zamierzasz wznosić modły wyłącznie do śniącego. Wtedy ja zapytam, dlaczego podjąłeś taką decyzję, a ty odpowiesz, że przeżyłeś wizję, w której śniący wzywał cię do siebie. To go powinno zainteresować. Myślisz, że dasz sobie radę? Oczywiście. Musisz no tak, myślę, że tak. Powiedz mi, jak dojść. Pokaż mi, jak dojść. Z powrotem do głównej bramy, dawaj. Musi być jednak ziarno prawdy. Ale on to już tak powolutku idzie, nie? Raczej biec nie będzie. Dobra, niech on wraca. Ja drogę musisz znam. Uważać. Sobie też pójdę, może jeszcze zahaczymy tutaj po lewej stronie. Mamy kowala. Zobaczcie, tam pracownia kowala. Tutaj na pewno będzie z kim porozmawiać. I też pójdziemy oddać zadanie do tamtego faceta, który ubija bagienne ziele, nie? W tych wielkich wiatrach. Witam, Darion. Cześć. Cześć, jestem tu nowy i chciałbym poznać lepiej wasz obóz. Zatem trafiłeś nie tam, gdzie trzeba. Odkąd strażnicy świątyni rozpoczęli przygotowania do walki, pracujemy dniem i nocą. Nie mam wiele czasu na pogawędki, więc nie zawracaj mi głowy, jeśli nie chcesz niczego kupić. No dobra, to chciałbym coś kupić. Chciałbym coś kupić. To świetnie. Może. Oto broń, którą mam aktualnie na składzie. Dobra, zobaczymy, co on tam ma. Bardziej od tej broni interesują mnie bryłki rudy, które tutaj masz. Więc sobie te bryłki weźmiemy, chociaż broń oczywiście też sprawdzimy, tak? Pałka, siekiera, niewykończony miecz, to ty, no szału nie ma tutaj, nie? Szału nie ma, dobra. Musimy mu teraz sprzedać coś za łączną wartość 200 bryłek rudy. Ja może, czekajcie, może pamiętam, tutaj mieliśmy chyba broń. Tak, mieliśmy broń, którą można mu dać. Berło 150, tak, myślę, że raczej korzystać z tego nie będę. O, 203. To czekajcie, zrezygnujemy może z jednego pazura i oddamy mu to w strzałach. Proszę pana, bardzo, 200, 200 może być. Dziękuję, do widzenia. Mamy 1600 bryłek rudy. Zobaczymy tutaj jeszcze, czy jest z kim porozmawiać, czy nie. Chyba nie. O kurna, ciemno się robi. Która godzina w grze? 16:43. Idziemy. Idziemy pod główną bramę do naszego kolegi Laresa, tak? Lestera, Lestera. Boże, zawsze mi się mylą te osoby. Lecimy do niego tam. Postaramy się, no, odegrać ten teatrzyk, tak? O którym nam powiedział, który nam podpowiedział zresztą z tym balem Namibem. Zobaczymy, czy bal Namib się do nas odezwie, czy się nie odezwie. Czy zyskamy jego poparcie, przychylność, czy też nie. Ja myślę, że tak, ale też możliwe jest, że on da nam najpierw może jakieś zadanie do wykonania, tak? Zaraz to wszystko ogarniemy. Wszystko się wyjaśni. Lester już tam na miejscu powinien być, więc zaraz to sprawdzimy. No, jest? Jest, jasne, jasne, że jest. Cześć, Lester, witam. Miło cię znów widzieć. Ciebie też. Co u ciebie słychać? O, już ci mówię. W
Wyrzekłem się starych bogów. Wyrzekłem się starych bogów. Czyżby? Tak. Co cię skłoniło do tak drastycznych kroków? Przeżyłem objawienie. Śniący zwrócił się do mnie. I co powiedział? Powiedział: idź do obozu na bagnie i przyłącz się do bractwa. Jesteś szczęśliwym człowiekiem, nieznajomy. Tylko nieliczni dostąpili takiej nagrody. Tak głośno mówią. Przeżyłem objawienie. Żeby wszyscy słyszeli, nie? O. Zostałeś wybrany przez Śniącego. Tak. Czy twoim życzeniem naprawdę jest dołączyć do nas? Tak. Tak. Chcę podążać drogą Śniącego. Tak. Chcę podążać drogą Śniącego. Idź do Korkaloma. Powiedz mu, że przysyłam cię do niego, bo widzę, iż twoja wiara jest szczera. Dziękuję, mistrzu. No, taki tutaj widać teatrzyk odegrany, ale no, Lester nam pomógł, nie? Myślę, że ciężko byłoby tutaj powalczyć o uznanie tego Bala. A Lester nam pomógł i to chyba bezinteresownie z tego, co widzę. Fajnie, fajnie, fajnie. Nawet nie poprosił, wiecie, o jakieś pieniądze, coś tam, nic. Przysługa? Nic, kurna. Porządny chłopak. Lubię go. Idziemy teraz, oddamy misję tutaj do tego chłopa zapracowanego tam, kurna, ja nie wiem, czy on tam siedzi, czy nie siedzi. Chyba jest, powinien być. Czy może już wrócił do domu? Też nie wiem, to też jest bardzo prawdopodobne. Ty, bo Harlock pracuje. Rozmawiałem z Gorimem. Oddałeś jednemu z naszych braci nie lada przysługę. Twoja sprawa była słuszna. Dlatego postanowiłem wyznaczyć cię do pewnego szczególnego zadania. Jakiego? Korkalom pilnie potrzebuje do swoich eksperymentów świeżej dostawy bagiennego ziela. Dobrze. Nasi zbieracze pracują dniem i nocą. Idź do nich i przynieś wszystko, co uzbierali do laboratorium alchemicznego Kaloma. Dobra, gdzie ich znajdę? Gdzie znajdę tych zbieraczy? Nie pozwoliłem ci zwracać się do mnie. Módl się, aby Śniący wybaczył ci to bluźnierstwo. A teraz odejdź. Twoje zadanie jest niezwykle ważne. Okej. Te łyżki śmieszne zostają tutaj. Za każdym razem, kiedy przestają pracować i zaczynają znowu, to ta łyżka tak zostaje, nie? Śmieszne, śmieszne. Harlock, jak tam? Porozmawiamy z nim? Co tam powiesz, jak się pracuje? Zostaw mnie w spokoju. Przecież już idę. Oj, dobra, pracuj sobie, pracusiu. Oj, ciemno się robi. Ja nie wiem, czy to jest odpowiedzialne, żebyśmy, wiecie, tak po ciemku sobie po tych bagnach chodzili tutaj. To nie jest odpowiedzialne. Raczej to nie jest dobry pomysł, więc postaram się jeszcze pochodzić po tym obozie. Pogadamy z kim trzeba. Prześpimy się gdzieś, wykorzystamy czyjś domek, tak, żeby spędzić w nim noc i... I to tyle. I to tyle, tak? I to tyle. Na razie pogadamy sobie jeszcze. Tutaj byli o jacyś ludzie, z którymi chciałbym porozmawiać. Porozmawiamy sobie z nimi. Melvin, cześć. Hej, nie wyglądasz na tutejszego. Cześć, nie jesteś z tego obozu, prawda? Cóż, teraz już jestem. Tydzień temu wyruszyłem ze starego obozu. Mój kumpel Dusty miał iść ze mną, ale postanowił jeszcze trochę poczekać. Dusty? Ja w starym obozie nie spotkałem chyba Dusty'ego. Czy tak? Chyba nie, ale okej, może go odnajdziemy. Joru, witam. Czym się tu zajmujesz? Przekazuję mądrość Śniącego naszym nowicjuszom. Sam jestem jeszcze nowicjuszem, ale już wkrótce zostanę Balem, jednym z guru. Okay. Rozmawiałem nawet z Iberionem, to wielki wybraniec. Powiedział mi, że jeśli będę pracował wystarczająco ciężko, niedługo sam zostanę wielkim mistrzem. Ale to jeszcze przyszłość. Nie śpieszy mi się, rozumiesz? Zostanę mistrzem, gdy przyjdzie odpowiednia pora. Okay. Chwilowo jestem bardzo zadowolony z mojej pracy. No, tak sobie powtarzaj. Chciałbym dołączyć do waszego obozu. Możesz mi pomóc? Chciałbym dołączyć do waszego obozu. Możesz mi pomóc? Chcesz do nas dołączyć? Tak. To świetnie. Zaczekaj. Tak, chyba mógłbym ci pomóc. Jak? Nie jestem jeszcze guru, ale mam pewne wpływy w bractwie. Dobrze. Oczywiście musiałbyś wyświadczyć mi drobną przysługę. Rozmawiałeś już z Fortuną? Tak, jak najbardziej.
Zatem masz swoją dzienną rację. Jeśli mi ją oddasz, dobijemy targu. Ojej, przemyślę to sobie. Uważać na to, co mówisz. Ja nie mam przy sobie tej racji, bo ją kurna spaliłem. Sprzedałem też trochę. No dobra, to może następnego dnia pójdziemy do Fortuno, przyniesiemy tę dzienną rację, tak? I oddamy temu facetowi. Komuś tu zależy na jaranku. No dobra. A na czym polega twoja praca, powiedz? Na czym polega twoja praca? Wraz z kolegami testuję magiczne substancje opracowane przez Korkaloma w jego laboratorium. Okay. Jego asystent przynosi nam co kilka dni coś nowego, a my to testujemy. To ziele otwiera twoją duszę. Po zażyciu odpowiedniej ilości będziesz mógł nawiązać kontakt ze śniącym. Ciekawe, czy to naprawdę jest kontakt ze śniącym, czy oni sobie wmawiają, bo są na haju. Nie? To ciekawe, ciekawe. A tobie udało się kiedyś stanąć przed obliczem śniącego? Nie, jeszcze nie. Ale tylko dlatego, że nie dostajemy wystarczającej ilości ziela. Kalom zawsze pyta nas o efekty, ale odnoszę wrażenie, że wcale mu nie zależy na moim zdaniu. Jeśli jego wynalazki działają stymulująco, natychmiast trafiają do guru. Ale niedługo ja sam zostanę guru. Wtedy otrzymam odpowiednią porcję ziela i będę mógł osobiście wysłuchać głosu śniącego. Tak w ogóle tobie na tym nie zależy, prawda? No, jest dobrze tak, jak jest. Lubię swoją pracę. Dobra. Spoko, spoko. O, zapisała się gra. Wiecie, ja może wykorzystam jakąś chatkę tutaj, po prostu się kimnę. No wątpię, żebym spotkał, żebym natrafił w tym miejscu na jakiś, wiecie, pusty domek. Raczej tak nie będzie, więc wbijamy, śpimy i uciekamy, tak? Szybko! O nie, już biegną za mną! Szybko! Szybko, śpię! Nie ma mnie! Śpię! O nie! O, kurna, dobra, ulitował się nade mną. Zobaczył śpiocha, poszedł, wyszedł, kurna. Wszystko jest dobrze, prawda? Chyba tak. Melvin, cześć, widzę jeszcze koledzy twoi nie przyszli tutaj. Mam nadzieję, Melvin, że nie zająłem twojego łóżka. Że tak stoisz tutaj, bidoku, kurna. Jeju, tam się budzą wszyscy. Dobra, idziemy, nie? Pora wstawać. Co to za dźwięki? Dobra, idziemy. Mamy misję do wykonania. Nowi wyznawcy dla bractwa, zbiory bagiennego ziela. Sposób, w jaki poradziłem sobie z Harlokiem, wywarł wrażenie na guru Bal Orunie. Powierzył mi zaszczytne zadanie dostarczenia świeżego zbioru bagiennego ziela do laboratorium Korkaloma. No tak, zbioru bagiennego ziela. Troszeczkę ciężko będzie te zbiory zdobyć, ale to jest misja, myślę, na tyle ciekawa, bym porzucił teraz wszystko inne, co planowałem zrobić i właśnie zajął się tym, więc idziemy. Musimy dostać się tam dalej na bagna. To będzie ciężkie zadanie, bo na tych bagnach są zarówno, wiecie, takie słabsze potworki, jak i te silniejsze. No i właśnie boję się troszeczkę tych silniejszych, tak? Ale idziemy. Nie ma co. Nie ma strachu, tak? Idziemy przed siebie, działamy, kurna, tutaj. Myk. Ojeju, pod wodą jestem. Te bagna, kurna, głębokie tutaj. Ja myślałem, że ja tam pójdę normalnie. A tutaj głęboko. No ale dobra, już idziemy. Spoko jest. Musimy znaleźć grupy zbieraczy, którzy urzędują tutaj, na tych bagnach, którzy właśnie takie ziele zbierają i no zobaczymy, nie? Zobaczymy. O, tam ktoś jest. Idziemy z tym facetem porozmawiać. Bal Nedbeg. Cześć. Kim jesteś? Kim jesteś? Jestem guru z obozu na bagnie. Moi słudzy mówią na mnie Bal Nedbeg. Słudzy? Nie widzę tu żadnej służby. O, ależ oni są wszędzie. Spójrz na drzewa, jak one tańczą. Rozumiem. Cóż, chyba pójdę już dalej. Zaczekaj, mógłbyś pomóc mi przekształcić to bagno w ogromną łąkę pełną kwiatów. Może zaczniesz beze mnie. Wrócę niedługo. Ten człowiek raczej mi nie pomoże. Raczej nie. Chyba wypalił zbyt dużą dawkę ziela. I lekko go miota. No dobra. Dobra, łąka kwiatów, drzewa tańczą. Może jakby się przyjrzeć, to tak, wiecie, na wietrze, nie? Ale ta. Myślę, że na łące pełnej kwiatów nie rosłoby tak dobre i tak mocne bagienne ziele. O, mamy kolejnych tutaj. Dobra, i o tych ludzi właśnie nam chodzi. Cześć. Czekajcie, mamy tu zioło, bagienne ziele. Kurta, facetowi rosną roślinki pod nogami. I nikt tego nie zbiera. Fajnie. A jakbym tak użył zaklęcia, czekajcie, telekinezy. O. O.
Brakuje mi many. Fajnie, naprawdę. Balor, hej. Przysyła mnie Bal Orun. Mam dostarczyć do obozu zebrane przez was ziele. Świetnie. Nie będę musiał sam tego dźwigać. Nie zapomnij zajrzeć do Virana po drugiej stronie bagna, jeśli jeszcze cię tam nie było. Nie było. W przeciwnym razie dostawa będzie zbyt mała i ktoś mógłby pomyśleć, że sprzedałeś część towaru komuś innemu. A komu niby miałbym sprzedać to ziele, co? Komu niby miałbym sprzedać to ziele? O, podsunąłem ci niezły pomysł, co? No powiedz komu. Nie, powiedz mi komu. Widzę, że coś knujesz. Posłuchaj, jeśli ten towar nie dotrze do Korkaloma, obydwaj wpadniemy w nie lada kłopoty. No dobra, a gdyby ktoś z... nie wiem... Gdybyś kogoś jednak znał, tak, to mógłbyś mi powiedzieć. Gdybyś kogoś znał, moglibyśmy podzielić się po połowie. Cóż, znam pewnego człowieka w nowym obozie. Pewnie zainteresowałoby go nasze ziele. Ale gdyby guru złapali cię na gorącym uczynku, rzuciliby cię na pożarcie wężom. Ja o niczym nie wiem, jasne? Okej. To kto to taki? Dobra. Kto będzie odbiorcą w nowym obozie? Myślisz, że podam ci imię, a ty ulotnisz się z całym towarem? Tak łatwo ci nie pójdzie. Chcę 50 bryłek rudy zaliczki. Wtedy pogadamy. Ale ja jeszcze nie wiem, czy ja chcę iść do tego faceta i mu te zioło sprzedać, tak? Zapomnij o tym, dobra. Robimy to, co mamy robić. Zależy nam teraz na tym, żeby nikt nas nie znienawidził, tak? Tutaj, w tym obozie, więc... robimy wszystko tak, jak książka pisze, żeby nie było przypału żadnego, tak? Na spokojnie zaniesiemy zioło i będzie okej. I będzie po prostu okej. Zapomnij o tym. Tylko nie wyobrażaj sobie, że możesz tak po prostu pójść do nowego obozu i sprzedać towar byle komu. Jeśli nie trafisz na właściwego człowieka, nigdy się go nie pozbędziesz. No chyba, że jakiś szkodnik ci go zabierze. Okej, widzę, że komuś tu chyba bardzo zależy na tym, żebym to zioło jednak sprzedał. Dobra, nie przeszkadzaj sobie w pracy, ja idę dalej. Nie przeszkadzaj sobie w pracy. A myślisz, że co ja robię? Grzebię sobie w jajach? Jak na razie wydaje mi się, że tutaj, kurna, marnujesz czas na rozmowy ze mną, tak? O tym, co można by zrobić z tym pięknie pachnącym zielem. No, więc nie bądź taki cwaniak, kurna, bo na ciebie doniosę, tak? Żartuję, nie doniosę. Dobra, bagienne ziele bierzemy tutaj, pomożemy chłopakowi tutaj, żeby nie było, nie? Pomożemy, kurna, zioło uzdrawiające, bierzemy to też... To też, bagienne, to też. W ogóle ile ja dostałem tego zielska? Jeju, 50 sztuk dostałem. No dobra, to dużo, nie? Bardzo dużo. Tak wiecie, że w ogóle dał mi to zioło, tak? Nawet nie zapytał nic, żadne potwierdzenie, że ja to ja, że faktycznie zostałem wysłany przez guru, tak? No dziwnie trochę, nie? Zawierzył mi. Dobrze. Dobrze, dobrze. Idziemy sobie na spokojnie dalej. Tutaj mamy dużo fajnych roślinek do zebrania. Oj, mamy ten... Błotne węże. No to z nimi lepiej tutaj nie wojować. Postaramy się te węże, kurna, ominąć. Czekajcie, przejdę tędy. Przejdę sobie tędy. Zioło uzdrawiające. Dobrze. Kolejne. Zapiszę grę. Żeby nie było. No i chodzą tam, kurna, pełzają. My idziemy tędy. Tam strażnik jakiś. Okej. Broni obóz przed tymi poczwarami. A ja bym do tej chatki wszedł. Czekajcie. Postaramy się jakoś, kurna, tutaj może bokiem. Tak, żeby nie wkurzyć tych potworów, nie? A nóż widelec się uda. Mamy to? Chyba mamy. No. Wow! Wow, czekajcie, uciekam na dach. Ty koleś, jak tam wystrzelił z tego domu, nie? Gdzie on leci? Gdzie on tam idzie? Boże, zabiją go! Zabiją go, zginie! Kurna! Biedaczyna, ty, zabiją go tam. Biją, już go atakują. Kurna, co ja tam widzę? Ty, on dalej leci. Jej. No dobra, chyba udało mu się uciec jednak. Wiecie co? Ja też stąd zawijam. To nie jest dobre miejsce, żebym ja tutaj został jakoś bardzo długo. Widzę, że mamy jeszcze komary, tak? Mamy krwiopijców tutaj, więc sobie też może ich zabijemy.
Dawaj, dawaj, zawsze te, też jakieś punkty doświadczenia, nie? Czekajcie. O! Jednego mamy, świetnie. O kurna, gryzą! Ojej, ojej! Jeszcze jeden, dawaj, tego, cyk! Świetnie, no. Czyli jednak zginął. Tam leży pod drzewem, widać chyba. Chyba. Biedaczyna. No to co, no? To może tę chatkę zostawimy sobie na kiedy indziej, co? Może będę troszeczkę bardziej silniejszy, tak? Będę miał trochę więcej krzepy, żeby sobie z tymi wężami poradzić. Bo jak na razie, no to nie ma szans. Myślę, że taki wąż ma mnie na jednego hita. To są przerażające istoty. Nie ma co. Myślę, że jedne z silniejszych ogólnie w tej grze. Nie wiem, czy nie są silniejsze od orków. Chyba tak. Chyba orkowie są słabsi od tych poczwar. No i dobra, mamy tutaj kolejnego. Widzę krwiopijca. Dawaj tu cyk. Dobra, żeby... O nie, 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 nie. Wążyk się mną zainteresował. Lepiej nie, lepiej nie. Uciekamy dalej, idziemy tutaj tak slalomem, czekajcie. O, kolejne zioło, bierzemy, kurna. Bo ja tak się dobrze bawię tutaj, wiecie, mamy misję do wykonania. Tylko nie wiem, czy iść w lewo, czy w prawo. Idziemy tutaj w lewo. O, czekajcie, co się stało tutaj, co się stało? Idziemy tutaj przed siebie, nie? No, dobrze jest. Idziemy spokojnie, powolutku. Tam jest jakiś wąż? Tak, jest. Jest wąż, ale nie tylko, mamy też komary. Dawaj, cyk! Krwiopijca, robala, bijemy jednego z drugim. Bierzemy, co one tutaj mają, fajnie. Tak, kurna, powiem wam, że jak tak więcej ich będzie, a jest ich całkiem dużo, widzę, to może i wbijemy level, nie? Na samych tych potworkach tutaj. Fajnie by było, naprawdę. Na samych tych potworkach wbić 8 level to, kurna, tam coś się świeci daleko. Może też tam pójdę. O, kurna, już atakujesz, tak szybko, panie, co pan? Myk, myk, pokonany? Panie, co jest? Panie! Panie, co pan? Panie! Uciekamy, bo gryzą! Kurna, w dupala gryzą! Ale kąsają mnie tutaj! Szybko, uciekamy! Cyk! Cyk! Nie ze mną takie numery! Fajnie! No mamy pokonane, nie? Pokonane dwa kolejne. Zioło uzdrawiające. Dobrze. Może tutaj też coś jeszcze jest. Cholera, no dostałem misję, żeby znaleźć tych zbieraczy, tego ziela. Ale ja ich, kurna, nigdzie nie widzę. Nie wiem, może się wyleczę, wiecie? To jest dobry moment, żeby się wyhilować troszeczkę. Usmażyłem mięska. Mamy smażone mięsko. Chyba kretoszczura? Tak, czy ścierwojada? Nie pamiętam już. Albo i tego. Bierzemy to i uciekamy. Idziemy dalej. Tam chyba coś jest. Idziemy tam przed siebie. No. Powolutku, wiecie, trzeba uważać. Te bagna to naprawdę bardzo niebezpieczne miejsce. Najgorsze jest to, że nawet kiedy już ktoś zacznie mnie gonić tutaj, tak, to ja nawet nie mogę uciec. Bo zobaczcie, jak powoli się chodzi tutaj po tym bagnie. Po tej wodzie, gdzieś tam, wiecie, po kolana, kurna, po pas. W tym bajorze. No takie to niebezpieczne jest, nie? I mało widać. Trawa taka wysoka, kurna. O, widzę ludzi, mamy ich. O, udało się. No dobra, zioło, dawaj, bierzemy. Kolejne zioło. Bagienne ziele. Bagienne, kolejne. Witam, nowicjusz, nowicjusz. Zioło, kolejne zioło, kurna. Aś obłowimy tutaj, nie? Dużo tego jest. Wiram, cześć. Czym się zajmujecie? Zbieramy bagienne ziele, które zostanie przetworzone przez naszych braci tak, by można było je palić. Praca na bagnach jest bardzo niebezpieczna, ale ziele rośnie wyłącznie tutaj. Oczywiście ma to również pewne zalety. Jakie? Pozostałe obozy nie mają do niego dostępu. Jesteśmy jedynym osiedlem w całej kolonii, które może zbierać ziele. Możemy je sprzedawać do pozostałych obozów i to za każdą cenę, jakiej zażądamy. Mają taki monopol na zioło, tak? Okej. Okay. Dobra. Przybywam z polecenia Bala Oruna. Mam wziąć wszystko, co udało się wam zebrać do Korkaloma. I co, myślisz, że to takie łatwe? Każdy mógłby się tutaj zjawić, mówiąc, przysyła mnie Bal Orun. I co wtedy? Mam wydać całe ziele byle w łuczędze? No ale twój kolega dał mi to zioło bez żadnego problemu. Stary, masz w ogóle strasznie czerwone suty, wiesz? Jakieś kurna zapalenie chyba. Ja nie wiem, kurna panie, te bagna chyba nie wpływają dobrze. Naprawdę, nie wpływają na ciebie dobrze. Ty taki zdenerwowany jesteś, kurna, estrogen skoczył, człowieniu, ja nie wiem. Ale mnie naprawdę przysyła Bal Orun. Jasne.
O kurna, no muszę iść w zaparte, no. Jeśli mi nie wierzysz, sam go o to zapytaj. Mam lepszy pomysł. Jeśli chcesz nas przekonać, że jesteś tym, za kogo się podajesz, wyświadczysz nam drobną przysługę. A jak wyświadczę wam drobną przysługę i jednak okaże się złodziejem, to co, wtedy jesteśmy kwita? No dobra, okej, może być. Co mam zrobić? To tylko drobiazg. Praca na bagnach nie należy do najbezpieczniejszych. No i roi się tu od tych przeklętych krwiopijców. Gdyby ich tutaj nie było, nasza praca stałaby się o wiele bardziej znośna. Kapujesz? Kapujesz, tak. Nie widzę już żadnych krwiopijców w pobliżu. Przecież widać kilka z nich w odległości nie większej niż 20 kroków. Ojej. Tak łatwo się nie wywiniesz. No dobra, czyli co? Ty gdzie ty ich widzisz? Ja tam pobiłem kilku już. Ja tam już kilku pobiłem, nie wiem. O, tutaj latają. Dobra, idę już. Kurna, panie, to robota to dla mnie idealna, wiesz? Ja z wielką przyjemnością powybijam te potwory. Już tam zabiłem, nie wiem, z 10 sztuk. Kurde, jak szukałem was. Ale tu widzę, że mamy jeszcze kolejnych, tak? Dobra, tam jeszcze chyba jest na dole? W wodzie. No jasne, coś tam lata, ale czekajcie. Ja sobie wezmę tutaj, pozbieram, co jest. Raz. Dwa. W ogóle z tym łukiem tak chodzę. A wiecie, że ten łuk może robić za... O, za skaner, tak? Możemy zeskanować teren tutaj, zobaczcie. Może szczelimy? Kurna, szczeliłem normalnie, ale... Widzę, że one chyba utknęły, nie mogą do mnie podlecieć, wiecie? A może i dobrze. No, myślę, że... Co? Władowałyście się, kurna, robaczki. Do wody. Skrzydełka mokre, no i niestety, toniemy. Toniemy, można powiedzieć, że... Jakaś tam przysługa z mojej strony, w ich kierunku tutaj. To była. To, że odebrałem im życie. Może ja sobie zapiszę grę na takim, wiecie, poważniejszym zapisie tutaj, niech będzie. Żebyśmy nie bazowali tylko na tych szybkich zapisach. I co? Kurna, pany, wracamy. Wracamy, za daleko zaszedłem. Tutaj to już nie, to już nie, to nie tutaj. Wracamy. Zobaczymy, czy gdzieś tam jeszcze może po prawej stronie też mamy jakieś potworki. Jakieś robale do pokonania, czy nie? Chyba nie. Chyba nie. Jeszcze kurna, wiecie, trafię na... O, wąża błotnego! Nie, 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 to już chyba nie. Wracamy, zobaczymy, czy tyle wystarczy. Wiecie, te robale plus tamte, które pokonałem wcześniej, nie? To może już wystarczy. Może już więcej nie będzie trzeba. Idziemy do Virana, pogadamy sobie z nim. Tak jeszcze poskanuję. Tutaj chyba nic nie ma dalej. Moim zdaniem robota wykonana. Cześć! Nie widzę już żadnych krwiopijców w pobliżu. Żadnego robala w polu widzenia. Żadnego. Odwaliłeś kawał solidnej roboty. Dziękuję. Cóż, albo jesteś po naszej stronie, albo jesteś skończonym idiotą. Nikt inny nie podjąłby się takiego zadania. O. Ale skończony idiota nie próbowałby mnie wykiwać, co nie? Masz to wszystko, co udało nam się zebrać. Zanieś to do Kor-Kaloma. Jakby zaczął narzekać, że to za mało, możesz mu powiedzieć, żeby sam ruszył tutaj swój zadek i przekonał się, jak ciężko musimy harować. Jestem pod wrażeniem tych skomplikowanych procesów myślowych, jakie zachodzą w twojej głowie, Viran. Naprawdę. Naprawdę. Kurna, że ty sam w ogóle to ogarnąłeś wszystko, doszedłeś do tego, nie? A jeszcze potrafiłeś się odezwać. Człowieku. Dobrze, dobrze. Wiecie, mówić i myśleć równocześnie to nie jest takie proste. Kurna, ja coś o tym wiem. Dobra, no idziemy, tak? Spadamy w kierunku obozu tutaj, ja się może wyleczę. Mamy 100 sztuk bagiennego ziela, dobrze. Smażone mięsko mamy 108 sztuk, ale to 8 sztuk to jest bagienne ziele, które ja tutaj zebrałem, więc... To co, ja mam z tym iść od razu, rozumiem, do Kor-Kaloma, tak? Chyba tak, no chyba tak. Powierzył mi zaszczytne zadanie do dostarczenia świeżego zbioru bagiennego ziela do laboratorium Kaloma. Idziemy. Idziemy, ale potem będę musiał wrócić chyba z powrotem do tego bala i jakąś nagrodę, mam nadzieję, że uda się odebrać, nie? Zobaczymy. Zobaczymy, okej. Kurna, jak ja mam tam wejść? Chyba tędy dam radę, wiecie? Tu stoi jeden ze strażników, więc myślę, że jakoś tam się... O! Przedrzemy. Gornaran, witam. Co tu robisz? Co tu robisz? Pilnuję, żeby błotne węże nie podpływały zbyt blisko obozu. Na twoim miejscu trzymałbym się od nich z dala. W walce z takim potworem nie masz najmniejszych szans. A teraz idź już sobie. Muszę mieć oczy szeroko otwarte. Ciekawe, z iloma takimi błotnymi wężami poradziłby sobie taki strażnik, nie?
z jednym na pewno, no bo inaczej by tutaj nie stał, ale może z dwoma, trzema już nie. Ciekawe. Co tu się zablokowałem głową o coś? Co to jest? Witam, dzień dobry. Co tak patrzysz? Ale wielki jesteś w ogóle, odejdź. Nie rozmawiam z panem. Odejdź. No nic, no idziemy tutaj, sobie zapiszę grę. Cyk. Okej, co to za miejsce? Czekajcie, jeszcze tutaj coś jest. Jeszcze tutaj coś jest. Idziemy, pogadamy sobie z nimi. Jest tutaj ktoś, kto chciałby rozmawiać? Nie wyglądasz mi na kogoś, kto chciałby nosić niewolnicze jarzmo nakładane ludziom przez magnatów. Myślę, że jesteś raczej poszukiwaczem. Kimś, kto szuka prawdziwej wiary. Czy czujesz, jak ogień trawi twoje ciało podczas snu? Widzę, że powątpiewasz w rzeczy opowiadane ci przez sługusów magnatów. Przecież wiesz, dlaczego nie można im ufać, prawda? To kłamcy. Ich łgarstwa czynią słabych ludzi ślepcami. Ale twój duch jest silniejszy niż ich kłamstwa. Czy nie odczuwasz pragnienia wolności każdego dnia? Nie czujesz, jak z każdą godziną pragnienie to staje się silniejsze? Pozwól mu pokierować twoim duchem. Czy wiesz, co robisz, próbując zagłuszyć w sobie ten głos? Wyrzekasz się swojej duszy, wyrzekasz się samego siebie. Nie pozwól, by strach tobą kierował. Uwolnij się! Przejrzyj na oczy! Śniący zbudzi się pewnego dnia, wyzwoli swoich poddanych i strąci niewiernych w najczarniejsze czeluści piekieł. Znikną z tego świata jak nieczystości spłukane przez deszcz. Będą błagać o litość, ale wtedy będzie już dla nich za późno. Wtedy zapłacą cenę. Zapłacą ją własną krwią i własnym życiem. Jeju, stary. I ty to tak wszystko bez kartki? Kurna, ale masz gadane, nie? No odezwał się do mnie, to chyba dobrze, nie? To chyba kontynuujemy, wiecie? Gdyby nie chciał z nami rozmawiać, to po prostu by do nas nie przemówił. No, to jest jeden z guru, tak? Więc taka sytuacja może się nie powtórzyć. Hej, odezwałeś się do mnie. Czy to znaczy, że mogę już z tobą rozmawiać? Widzę, że zaznajomiłeś się już z naszymi zasadami. To dobrze. Wyczuwam w tobie wielką siłę ducha. Wkrótce będziesz gotów, by do nas dołączyć. Przemówiłem do ciebie, bo chcę dać ci szansę udowodnienia swojej lojalności. Dobra, okej. To mi się podoba. W jaki sposób mogę udowodnić swoją lojalność? Przede wszystkim potrzebujemy nowych dusz, które zechcą przyłączyć się do naszej społeczności. Jeśli chcesz mnie przekonać o swojej przydatności dla naszego obozu, przyprowadź mi jeszcze jednego człowieka, który zechce zostać członkiem Bractwa. A gdzie mam go szukać? Gdzie mam szukać nowych członków Bractwa? Na początek rozejrzyj się w starym obozie. Wielu z tamtejszych ludzi ma już dość terroru i kłamstw. Potrzebują tylko odrobiny wsparcia. W nowym obozie raczej wiele nie zwojujesz. Mieszkają tam sami barbarzyńcy. No dobra, okej. W sumie rozmawialiśmy z jednym gościem, nie? Który mówił, że miał tutaj przyjść z kolegą, ale ten kolega nie przyszedł, czy coś tam, kurna. Rozejrzymy się za nim. On miał na imię Dusty chyba. Chyba Dusty, zaraz zresztą zobaczymy. Okej, cyk. Dlaczego tak desperacko szukacie nowych członków? Śniący przemówił do naszego mistrza, oznajmiając, że ma dla nas niezwykle ważną wiadomość. Ale nie zebrał jeszcze wszystkich sił. Dlatego potrzebuje naszej siły, by nawiązać ostateczny kontakt. Dlatego przygotowujemy się do wielkiego przyzwania. Im więcej ludzi weźmie w nim udział, tym większe będą szanse powodzenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, idź na świątynny dziedziniec. Tylko nie przeszkadzaj naszemu mistrzowi w medytacji. Dobrze. Okej, czyli co? Mamy tak naprawdę już poparcie jednego bala. Tego przy głównej bramie. Nie? Tam pomógł nam przy tym Lester, tak? Zaraz będziemy mieli poparcie drugiego bala, który dał nam misję z tym bagiennym zielem. I to jest tutaj dobra okazja, tak? Żeby przyprowadzić kogoś do niego, żeby zyskać poparcie trzeciego bala. Trzeciego guru tutaj, w tym obozie. I myślę, że tyle pewnie wystarczy, żeby oni chcieli nas do siebie przyłączyć, tak? No, fajnie. Idziemy sobie dalej, kurna. Idziemy. Dobrze. Tutaj, cyk. No i na prawo powinniśmy dostać się do Korkaloma. Oddamy mu zioło.
Musimy też iść do Fortuno, tak? Bo Jora powiedział, że jeżeli damy mu naszą dzienną dawkę tego ziela, to niby nam pomoże, tak? Niby ma znajomość gdzieś tam, kurde, nie wiem. Pogadamy z nim, zobaczymy. Niektórzy nie przyszedłem po moją codzienną porcję ziela. Proszę bardzo. Dziękuję. 3 sztuki mroku północy. Tylko nie wypal wszystkiego naraz. No, postaram się. Postaram się nie wypalić naraz tego wszystkiego. To idziemy może do Jory, nie? A nie, jeszcze do góry. O, jeszcze kurna, do góry. Miałem iść. Dawaj, cyk. Idziemy do góry. Oddamy te 100 sztuk zioła. Mam nadzieję, że Korkalon powie wielki dziękuję i wepchnie mi do kieszeni może wielką sakiewkę, bryłę, grudy jako nagrodę. Fajnie by było. Cześć.